Zachęcam do lektury grudniowego numeru miesięcznika rachunkowość, w którym poruszymy tematykę między innymi nowelizacji ustawy o VAT i wszystkiego, co z tej nowelizacji wynika pod kątem organizacyjnym czy informatycznym, czyli konieczności modyfikowania, oprogramowania, oprogramowania księgowego, no pod kątem dostosowania go do tych nowych zmian. Od 1 stycznia 2014 wchodzą w życie nowe przepisy, między innymi w zakresie rozpoznawania momentu powstania obowiązku podatkowego i momentu odliczenia podatku naliczonego. Te reguły zostaną na tyle zmodyfikowane, to będą zupełnie nowe zasady, i w związku z tym moment powstania obowiązku nie będzie już uzależniony od daty wystawienia faktury. W związku z tym, że ten moment wystawienia faktury będzie generalnie już obojętny z punktu widzenia obowiązku podatkowego. System księgowy również musi być do tej zmiany dostosowany i musi mieć możliwość rozpoznawania obowiązku podatkowego nie z daty wystawienia faktury, tylko według daty faktycznego dostarczenia towaru, czyli z momentu dostawy towaru lub z momentu wykonania usługi. Księgowość, w związku z tym, też powinna posiadać informacje o tym, kiedy faktycznie ten towar zostaje wydany nabywcy. To będzie uzależnione też od warunków dostawy, jakie zostaną zastrzeżone, czy momentu, kiedy usługa jest wykonana. I analogicznie po drugiej stronie, nabywca również będzie musiał odliczyć podatek nie tylko w dacie wystawienia faktury, nie tylko ta data otrzymania faktury będzie tutaj yy, miarodajna, ale również moment powstania obowiązku podatkowego. I to ten moment powstania obowiązku będzie nam generował prawo do odliczenia. W związku z czym nabywca również powinien mieć informację o tym, kiedy faktycznie towar otrzymał kiedy usługa została faktycznie wykonana i księgowość powinna być o tym fakcie informowana i odpowiednio do systemu księgowego te informacje wprowadzić.